Dzisiaj, 5 października, odbyło się uroczyste wmurowanie łuski artyleryjskiej z 1920 roku z zawartością ziemi z 3600 pobojowisk. Ta ziemia została pobrana z kopca marszałka Piłsudskiego. Kopiec był nazwany Mogiło Mogił tylko dlatego, że ma tyle ziem z całego świata pobojowisk, bitw i miejscowości związanych z wodzem naszym, który dał nam niepodległość, marszałkiem Józefem Piłsudskim. W Zamościu społeczeństwo stanęło na wysokości zadania i w stulecie chce odbudować. Powstał Komitet Obywatelski i jesteśmy na etapie brukowania. Marszałek w odlewie z brązu jest już w Zamościu 2 miesięcy. Szykujemy w chwili obecnej kamieniarkę w zakładzie kamieniarskim w Lublinie. No i teraz otulinę pomnika, czyli plac, defilat godny wielkiego marszałka. Dzisiaj właśnie przedstawiciele wojska, społeczeństwa, dzieci, młodzieży posadowili tą łuskę ziemią z kopca marszałka Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy na tym już ostatnim etapie do odsłonięcia. Zapraszamy wszystkich na 5 listopada na godzinie 10. Będzie uroczysta msza, będą goście z rządu polskiego. Prawdopodobnie będzie pan prezydent, potwierdził dwukrotnie swój przyjazd do Zamościa. Dożyjemy, zobaczymy. Dziękuję bardzo.